No, dobry wieczór, z tej strony Bartosz Źrebiec. Porozmawiamy sobie w ten przemiły wieczór znowu trochę o altankach, o objawieniach oławskich. Historia znakomita. Wczoraj tam nagrałem krótkiego live'a, ale byłem niewyspany. Przygotowałem mapę Oławy, jak mniej więcej to mogło wyglądać w tamtych czasach. I tak, tutaj zaznaczyłem w tym miejscu Aleja Morelowa. Panu Domańskiemu w tym miejscu się ukazała, można powiedzieć, same świętości się tam ukazywały i tutaj w to miejsce przyjeżdżali ludzie, można powiedzieć, z Europy, z całego świata. Ja sobie zrobiłem tutaj szlak bojowy na czerwono. Mieszkałem tutaj w 80-tych latach w Rynku i w 1983 tutaj w takim wózku, o, tutaj wózek jest typu parasolka, przemieszczałem się z mamą dokładnie, mama mnie zawiozła tutaj. Pierwsze tournée tu przez most, o, tędy, tutaj, na osiedle Sobieskiego. Myk. I tutaj był właśnie na torach cały ten Meksyk, jak to się mówi, oławski. A tutaj zaznaczyłem takie odnóże. Tutaj jest wielkie osiedle Sobieskiego. Pozdrawiam znajomych z tego osiedla. Mój kuzyn tutaj miał akurat komunię. To lata 85 i tutaj też żeśmy wypatrywali stąd, co się dzieje przez tory. Tutaj było bardzo dużo ludzi, także taka historia, przygotowałem, o, tutaj ta głowa cała, nie, artystyczna taka moja wizja, jak ja sobie to wyobrażałem. Także mapa wygląda rewelacyjnie. Ludzie przyjeżdżali z wszystkich stron, można powiedzieć. Było ciężko się dostać, bo były korki. I tutaj zaznaczyłem też PKP. Bo nie wiem, czy wiesz, ale ludzie też tędy szli, tu, przez tory. Było bardzo niebezpiecznie, pielgrzymki tutaj. Tu są tory, o, tu na Wrocław jedziesz. O, tu. Tędy. PKP jest troszkę dalej, ale mi się mapa nie zmieściła i zaznaczyłem tutaj. I tutaj, pociągi zapieprzały i babki, towarzystwo, tędy, jak wszyscy chodzili po tych torach, to pociągi się zatrzymywały normalnie i był kłopot. MO Gestapo tutaj stało, kontrolowało to i był taki bałagan, że głowa boli. Tu, o, pełno wszystko, wszystkie te alejki. To był Meksyk. No, także w skrócie. I co jeszcze chciałem dodać z tych przestrug całych, z tych opowiastek, to jeszcze mi się przypomniało, jak pewna kobieta dostała od milicjanta mandat. Mandat za 200 czy za 500 zł i ona przyszła do Domańskiego i pokazała mu po prostu, że mam mandat. Nie wiem, może kobieta myślała, że Domański tam z tej tacy da, żeby ona sobie, kobieta, opłaciła. On wziął, niech pani się nie martwi, to jest bilet do nieba. Także to jest taki dodatek do tego pierwszego filmu. No, a ja pana Domańskiego już po latach, to było może 90 rok, widziałem, tylko tutaj ciężko mi na tej mapie teraz odnaleźć, koło PKS-u, nie wiem, gdzie tutaj jest PKS, tam gdzieś dalej już, no, ciężko mi znaleźć. Koło PKS-u była taka knajpka gastronomiczna, ryby sprzedawali i tam właśnie byłem z kolegami na soku pomarańczowym i pamiętam, jak pan Kazimierz siedział, jadł pyszną rybkę i z kieszeni taki pęk jak kapusta. Z kieszeni się banknoty wylewały. Tak, tam 1000 zł i banknoty tysięczne. Także, no, kawał historii. No,
także legenda jest, mapa. Tutaj jeszcze jest słynna pompa na Morelowej, święta woda, która leczy wątrobę, nerki. Też wszyscy pili zdrowo. Ta woda była wypijana tutaj z tych źródeł najzdrowsza. To tyle. Miłego wieczoru.